Każde dziecko wie, że w Boże Narodzenie przychodzi święty Mikołaj, a na Wielkanoc zajączek. Kontrolerzy lotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wiedzą, jak uradować polskie dzieci, małe i duże, zgodnie z tradycją. Kosmiczny zajączek rozbłyskuje więc wieczorem zarówno w tegoroczną niedzielę wielkanocną, jak i w lany poniedziałek. Szczegółowy rozkład lotów ISS dla dowolnie wybranego miejsca podaje witryna heavensabove.com. Promienie Słońca odbite od paneli słonecznych i innych modułów ISS trafiają do naszych oczu w postaci majestatycznie sunącego po niebie punktu imitującego gwiazdę. I to najjaśniejszą, bowiem Międzynarodowa Stacja Kosmiczna blaskiem przewyższa nawet Wenus. I tak jest do końca pierwszej dekady kwietnia. A propos planet. Merkury zniknął już z wieczornego horyzontu, pozostawiając osamotnioną Wenus. A gdzie reszta? Spójrzmy na poranne niebo. W kwietniu królują na nim Jowisz, Mars i Saturn. Na początku miesiąca te dwie ostatnie planety są w bliskim złączeniu, świecą blaskiem najjaśniejszych gwiazd, więc odnajdziemy je bez trudu nisko nad południowym horyzontem. Już na pierwszy rzut oka odróżnimy ich barwy, rudawego Marsa i żółtawego Saturna. Przez lornetkę powinniśmy też wypatrzeć gromadę kulistą gwiazd M22 tuż pod Marsem. Teleskop o średnicy 20 cm pozwoli nam już ujrzeć tarcze obu planet, a w przypadku Saturna dodatkowo okazały pierścień i kilka najjaśniejszych księżyców. Nawet jeśli nie mamy żadnego sprzętu optycznego, po prostu patrzmy i podziwiajmy poranny szał niebieskich ciał gołym okiem. Zwróćmy szczególną uwagę na mijankę Marsa i Saturna, którą da się zauważyć w ciągu zaledwie kilku dni. 3 i 4 kwietnia do wspomnianej pary dołącza druga, Księżyc i Jowisz. 5 kwietnia ubywający srebrny glob znajduje się nad Antaresem, najjaśniejszą gwiazdą Skorpiona. 7 i 8 zaś Księżyc w ostatniej kwadrze tworzy malownicze trio z Marsem i Saturnem. Najlepszy czas do obserwacji wypada między 4 a 5 rano. W drugiej połowie miesiąca przenosimy się na wieczorny nieboskłon, gdzie dzieją się być może jeszcze bardziej widowiskowe rzeczy. Oto 17 kwietnia o zmroku nisko nad zachodnim horyzontem widzimy błyszczącą Wenus w złączeniu z Księżycem w niespełna 4% iluminacji. Bez trudu dostrzeżemy także światło popielate dopełniające tarczę srebrnego globu. Prawdopodobnie będzie to najefektowniejszy widok młodego Księżyca w całym 2018 roku. Następnego wieczora zaś będzie jeszcze piękniej. Księżycowy sierp, wciąż naznaczony odblaskiem Ziemi, tym razem znajduje się powyżej Wenus. Poczekajmy, aż zmrok zapadnie całkowicie, a w towarzystwie Księżyca i stłumionej już nieco Wenus naszym oczom ukażą się Aldebaran, Hiady i Plejady. Żeby zobaczyć tak fantastyczny widok, musimy poszukać miejsca z dala od silnych świateł i z płaskim widnokręgiem w kierunku zachodnim. Nagrodą będą błyszczące niebiańskie klejnoty mieniące się wieloma barwami. Oto przykład z kwietnia 2015 roku, kiedy miałem szczęście podziwiać i fotografować podobną koniunkcję nad jeziorem Gopło. W następne wieczory nie spuszczajmy Księżyca z oka. Wiosną, kilka dni po nowiu, wznosi się on wysoko na niebie, prezentując się w najkorzystniejszym położeniu do obserwacji szczegółów jego powierzchni. Oczywiście niezbędna jest lornetka, a jeszcze lepiej teleskop, za pomocą których podziwiać możemy księżycowe kratery i góry rzucające cienie, a także rozległe szare równiny zwane morzami. Warto zrobić zdjęcie. Teleobiektyw lub superzoom unieruchomione na statywie z powodzeniem potrafią zastąpić teleskop. Solidna ogniskowa, statyw i wężyk spustowy w zasadzie wystarczają do uzyskania satysfakcjonujących efektów, gdyż fotografowanie srebrnego globu opiera się na krótkich czasach naświetlania, niskich czułościach ISO i wysokich wartościach przysłony obiektywu. Innymi słowy, nie musi być to obiektyw o dużej jasności. Dla bardziej zaawansowanych 22 kwietnia w kadrze z Księżycem w kwadrze złapie się gwiezdny żłóbek, czyli gromada otwarta M44. Kolejne wieczory warto spędzić na śledzeniu Wenus w złączeniu z Plejadami. Warunki są niełatwe, bo wystarczające ciemności zapadają dopiero po 21, kiedy oba obiekty są już nisko nad zachodnim widnokręgiem, ale spoza miejskich świateł można podjąć próby sfotografowania tej koniunkcji. Efekt jest niesamowity. Przy dostatecznie długim naświetlaniu z prowadzeniem za ruchem sfery niebieskiej Wenus wygląda niczym Księżyc, demonstrując gigantyczną różnicę swego blasku w stosunku do niepozornej, acz widocznej przecież bez trudu gołym okiem gromadki gwiazd. A propos Księżyca, 24 kwietnia około 23 patrzmy, jak tarcza srebrnego globu niemal muska Regulusa, najjaśniejszą gwiazdę lwa, w odległości 1/3 swej wizualnej średnicy. Kwiecień Anno Domini 2018 kończy się tak, jak się zaczyna. Rankiem 30 ujrzymy Księżyc w parze z Jowiszem. Drugą parę stanowią także starzy znajomi Mars i Saturn. Zwróćmy uwagę, o ile Mars oddalił się od Saturna w porównaniu z początkiem kwietnia, a także jak wzrosła jasność czerwonej planety w stosunku do sąsiada. W pierwszych dniach miesiąca obie planety świeciły niemal identycznym blaskiem. Teraz zaś Mars jest wyraźnie jaśniejszy. Co to znaczy? To już temat na inną i pasjonującą opowieść. Już teraz zapraszam, niezmiennie życząc widzom pogodnego nieba. Piotr Majewski.